Na dzień dzisiejszy na pewno dwoma singlistami to jest Łukasz i Michał, a dublistami Marcin i Mariusz, także że to jest planowany skład ustalony z Nickiem Brownem. Zawodnicy są poinformowani. Rezerwowym singlistą na dzień dzisiejszy jest Jurek Janowicz, a drugim jest Grzesiu Panci. Także to jest oficjalnie wiadomo i myślę, że ta pierwsza czwórka, którą wymieniłem, to będzie skład, który wyjdzie na mecz na hali Millennium w Sopocie. Jest to nasze ulubione miejsce. W zimę też nie jest brzydko. Na pewno się tam czujemy grając tenisa. Na pewno trochę ludzi przyjdzie na nasze mecze i będzie bardzo dobra atmosfera. Na pewno jest dla nas bardzo ważny mecz. Po raz pierwszy od 3 lat gramy w Puchar Davisa w Polsce, więc tutaj chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Mamy bardzo mocną teraz ekipę, szczególnie singlisi grają najlepszy tenis w karierze w ostatnich czasie, więc wszystko jest przed nami, jesteśmy dobrej myśli i mam nadzieję, że te kibice w Sopocie pomogą nam zwycięstwie nad Milanem. Czuję się dobrze, wiadomo, że im bliżej meczu, tym będzie napięcie narastało, aczkolwiek na razie nie ma jakichś takich rzeczy, które mogłyby powodować mój ból głowy i siwe włosy na czole, także singliści grają fantastycznie, Łukasz i Michał wygrywają swoje mecze. Dubliści może nie mają optymalnych wyników, ale jeżeli chodzi o ich formę, bo trenujemy na co dzień, więc wiem jaka jest, więc też jestem u to spokojnie. Także jakoś tak bardzo zmarszczek im nie przybywa codziennie.